Halo, halo, ludzie, hipisi, hipsterzy i kosmici, mówi do was Chnurko Nesur. Ja w tej chwili popijam sobie wodę, ponieważ jeszcze będę dzisiaj nagrywał filmy na temat whisky na kanał. Wydaje mi się, że jakby ludzie pamiętali o dobrym nawadnianiu podczas konsumpcji albo przed konsumpcją alkoholu, to rocznie można by się pozbyć miliardów pólów głowy na świecie. Ale dzisiaj nie o tym. Dzisiaj będzie o marce, która wydaje mi się już się na kanale pojawiła, ale nigdy nie zrobiłem do niej praworządnego, porządnego intro. Wydaje mi się, że marka już się pojawiła w postaci niezależnego Port Charlotte, które było z That Boutique Whiskey Company. Ale That Boutique Whiskey Company jest marką tej marki, o której będziemy dzisiaj mówić, a marką, o której będziemy dzisiaj mówić, jest Atom Suppliers Limited. Mam m.in. taką miniatureczkę od nich, na której jest bardzo ładnie napisane, że jest to od Atom Suppliers Limited i jest to produkt, który nazywa się Drinks by the Drum. Drinks by the Drum jest częścią wielu, wielu marek, które ma Atom Suppliers Limited, ich subbrandem zajmującym się alkoholami mocnymi jest Atom Brands, ich subbrandem zajmującym się whisky i różnymi innymi rzeczami jest Maverick Drinks, także mają wiele nazw handlowych, z którymi możemy się spotkać. Jest to bardzo duża marka, która ma bardzo dużo brandów i bardzo dużo dobrego robi w świecie alkoholi mocnych, ale generalnie rzadko się o niej słyszy. Jak niektórzy z was, którzy mają sokole oko, już mogli zauważyć, skąd ten sample mam i kojarzyć, z jakiego sklepu takie sample się bierze. Jedną z marek, które ma Atom Brands, jest właśnie strona Master of Malt, która w 2008 roku przeszła rebranding i reboot, i uruchomienie jej na nowo, czyli największa, jedna z największych w Wielkiej Brytanii stron, na których można kupować alkohol, i zdecydowanie chyba największa przekrojówka sampli, które można dostać w Wielkiej Brytanii, można je właśnie dostać za pośrednictwem Master of Malt, ale za pośrednictwem jakich submarek Master of Malt będzie jeszcze za chwilę. Mamy 2008 rok, mamy uruchomienie na nowo strony Master of Malt, mamy 2011 rok, w którym pomyślano o tym, że można by jednak zacząć też handlować własnymi wyrobami, a nie tylko wyrobami innych firm. Także w 2011 roku powstaje gin Ablefort's Bathtub. On ma też swoją trochę bardziej rozbudowaną historię, o której nie będę teraz wspominał, ale warto sobie jako ciekawostkę zajrzeć, dlaczego jest to wanna Ablefort'a. Rok później mamy coś, co nazywa się That Boutique Whiskey Company, czyli właśnie tą markę, o której mówimy w przypadku tych sampli, które kupujemy. I w ramach That Boutique Whiskey Company, to nie jest zawsze wspomniane, ale to jest zawsze wspomniane, że funkcjonuje w ramach tej marki, marka Drinks by the Drum. I Drinks by the Drum jest odpowiedzialny m.in. za kalendarz adwentowy whisky, który jest taką dosyć znaną chyba rzeczą, szczególnie, że to jest produkt, który jest stricte przeznaczony na prezenty świąteczne, więc produkt, który bardzo mocno ciągnie dźwignię promocji i dźwignię marketingu i dźwignię rozgłosu tych brandów. Drinks by the Drum jest natomiast firmą, która zajmuje się bezpośrednio robieniem sampli whisky i firmą, z którą mam bardzo, bardzo miłe wspomnienia i bardzo dobry kontakt. Chociaż przy okazji whisky, o której będzie w następnym filmie, zobaczycie, że nie zawsze i nie w 100% tak bywa, ale generalnie tak jest. Mamy 2012, mamy Drinks by the Drum, mamy kalendarz adwentowy, mamy That Boutique Whiskey Company. Na fali popularności That Boutique Whiskey Company jako firmy, która nie tylko robi sample, ale też robi wypuszcza swoje niezależne bottlingi, ponieważ mieliśmy właśnie tutaj to Port Charlotte chyba 13-letnie, będzie za kilka odcinków też i 12-letnia Kulila z mocy beczki, która będzie miała 56,5%, w kontraście z normalną 12-letnią Kulilą będzie to zestawione, i przy okazji wiele brandów whisky jest sprzedawanych przez That Boutique Whisky Company jako niezależne bottlingi single casków. Jest też chyba 30 albo 40 destylarni, z których biorą beczki. Ten wypust, który ja mam akurat, który będzie za 3 odcinki prawdopodobnie, albo za 4, to jest 20 wypust 12-letniej Kulili, także naprawdę temat
temat tych whisky z niezależnego butlingu Hula. I na bazie tego, jak bardzo hula temat whisky z niezależnego butlingu, w 2017 roku zostało założone That Boutique Gin Company. Zresztą przy okazji też i That Boutique Gin Company dwa lata później dostaje na International Spirit Championship wyróżnienie jako producent rumu. Producent roku w kategorii rum, o tak to było. Międzynarodowy w ogóle producent roku w kategorii rum, nawet w taki sposób to było. Na International Spirits Championship i na International Wine and Spirits Competition w 2017 roku jeszcze, czyli w tym samym roku, w którym zaczyna w ogóle działać firma, dostają taką samą nagrodę, czyli producent roku w kategorii rum. W kategorii gin, nie, w kategorii rum, tak to było. Na IWSC 2017 dostają producent roku w kategorii gin, w 2018 roku zakładają też butiki Rum Company i robią swoje limitowane rumy i w 2019 roku, rok później na International Spirit Championship dostają producent roku w kategorii rum, tak było, o, więc w obu kategoriach dostali nagrody, ale w innych latach. Przy okazji w 2019 roku dostają nagrodę Queen's Award for Enterprise, czyli nagrodę królowej w kategorii przedsiębiorczość. I taka nagroda jest przyznawana firmom, które w 3 lata z rzędu wykazują bardzo, bardzo duży i prężny rozwój w handlu międzynarodowym. Także mamy bardzo, bardzo wysokie i poważane wyróżnienie, które Atom Brands dostaje od królowej. 2019 rok, kolejny subbrand otwarty przez Atom Brands to jest Character of Isla Whisky Company i marka Darkness. Whisky z marki Darkness, o nich będzie jeszcze w następnym odcinku, ale są whisky ze Speyside najprawdopodobniej, które są jeszcze dodatkowo finiszowane w oktawach z które wcześniej leżakowało sherry, więc mamy do czynienia z whisky bardzo słodkimi, bardzo owocowymi, ale też bardzo ciemnymi w kolorze, stąd nazwa Darkness. No i Character of Isla Whisky Company, w ramach którego zostaje w 2020 roku wypuszczony brand Airlight Lindsay, który może być względnie znany, ponieważ było o nim głośno 2 lata temu. Jest to anagram wypowiedzi 10-year-old Isla, tak? Więc jak się przedstawia litery w wypowiedzi 10-year-old Isla, to wychodzi Airlight Whisky, więc mamy Airlight Lindsay, więc mamy 10-letnią whisky z Isli. I jaka to jest 10-letnia whisky z Isli, to są oczywiście wielkie spekulacje i wielkie kłótnie na internecie. W międzyczasie wychodzą takie produkty jak Green Isle, które jest po prostu blendem, takim typowym blendem blended scotch whisky, czyli z mieszanką whisky zbożowych i whisky słodowych, który ma 40% i jest blendem whisky z Isli, ze Speyside i z Lowlandów. Także nic specjalnie ciekawego, ale taki brand istnieje. To jest Green Isle, a oprócz tego istnieje też brand Grace Isle, która jest 25-letnią whisky, najprawdopodobniej z Isli. Jest to już produkt bardzo premium, który jest sprzedawany za 300 funtów za butelkę. Oprócz tego jest jeszcze jedno oczko wyżej produktów premium, które nazywa się Fiona MacLeod i jest to limitowana seria whisky 33-letniej, która jest sprzedawana za 400 funtów za butelkę. To są kolejne brandy, w których whisky będą wypuszczane. Jeszcze kolejnym brandem, o którym warto wspomnieć z 2020 roku, to jest Stories of Wind and Fire, w którym wydaje mi się do tej pory zostały wypuszczone 2 chyba whisky. To jest historia taka trochę bardziej zbliżona do tego, co dzieje się na rynku whisky szkockich, ale w międzyczasie Atom Supplies Limited bardzo mocno rozwija też i albo przyjmuje, albo odkupuje, albo zakłada nowe brandy w różnych miejscach na świecie. Tak na przykład bardzo popularny single malt z Teksasu, który nazywa się Balcones i whisky, która wygrywa ogromne ilości nagród i jest bardzo, bardzo poważana w świecie amerykańskiej whisky, która nie jest stricte bourbonem,
to Balcones właśnie należy też i do Atom Brands, czy też do Atom Supplies Limited. Oprócz tego mamy ten pierwszy produkt, czyli Ablefort's Bathtub Gin. Oprócz tego mamy Blue Coat, który jest wytrawnym ginem produkowanym w Stanach Zjednoczonych. Oprócz tego mamy Bern, który jest single maltem produkowanym w Francji. Oprócz tego mamy submarkę, która nazywa się Few Spirits i to jest marka, która jest w Chicago i ona produkuje gin i amerykańską whisky. Oprócz tego mamy markę, która nazywa się Kiro, czy też Kiry, o z przegłosem z dwiema kropkami i to jest gin produkowany z żyta. Oprócz tego mamy McLyons, czyli to są gotowe koktajle, które są sprzedawane w postaci butelkowanej. Oprócz tego mamy New York Whisky Company, New York Distillery Company, przepraszam, gdzie jest produkowany gin i whisky w Nowym Jorku. Oprócz tego mamy w Oslo coś, co nazywa się Hansverk Distillery, czyli kolejna destylarnia. Nie pamiętam już, co tam jest produkowane, czy to jest whisky, czy to jest gin w Oslo. Oprócz tego mamy markę Smooth Ambler, która produkuje bourbon w zachodniej Virginii. Oprócz tego mamy markę St. George Spirits, która w Kalifornii produkuje gin. Oprócz tego mamy też markę, która może być wam dosyć dobrze znana. Mamy markę irlandzkiej whisky, która nazywa się Teeling. Teeling też jest częścią Atom Supplies Limited. I oprócz tego mamy Blended Whisky Company, która brzmi dosyć monotonnie i dosyć mdle, ale jest to brand whisky, który zajmuje się butelkowaniem blendów, które mają ponad 50 lat i przy okazji jest to brand, którego subbrandem są limitowane edycje pojedynczych wypustów z beczek z zaginionych destylarni, tak zwanych, czyli destylarni, które od dawna nie funkcjonują, czyli pojedynczych beczek, które zachowały się gdzieś jeszcze z destylarni, które są dawno temu zamknięte. Oprócz tego mamy markę, która nazywa się Handmade Cocktail Co. I oprócz tego mamy jeszcze markę, która nazywa się Widow Jane i to jest marka w Nowym Jorku, która produkuje bourbon. Jak widać, marek, które udało się Atom Supplies Limited zbudować, czy też rozwinąć, czy też w ogóle założyć w ciągu ostatnich 14 lat funkcjonowania, czy 15 lat funkcjonowania, jest niesamowita ilość. Także, no i zresztą widzicie, mamy Balcones, mamy Teeling, mamy That Boutique Whisky Company, mamy Drinks by the Drum, mamy ten adwentowy kalendarz, mamy mnóstwo innych marek, które gdzieś tam się przewijają, ale jeżeli nie zajrzymy w to, kto za nie odpowiada, to nie wiedzielibyśmy, jak bardzo, bardzo prężnie działającą firmą jest Atom Supplies Limited, czy Atom Brands po prostu, czy Maverick Drinks nawet. Jest to bardzo skomplikowane i trudno jest na tym nadążyć, ponieważ mamy brandu i submarki, ale dzieje się dużo dobrego z tym związanego i to jest chyba najważniejsze. W następnym odcinku będziemy mieli trochę do pogadania na temat Darkness, ale z tym Darkness będzie jeden problem. Ale o tym dowiecie się, jak zajrzycie na odcinek kolejny. To tyle, co miałem dla was na dzisiaj. Nawadnianie, konieczność. Mówi do was Knurko Desur, Hamiendochas, Gumielama Live.